alariański Zapdos mi się trafił w Pokémon Go z Daily Incense'a wczoraj i próbowałem go złapać ze wszystkich sił. Excellent, ale niestety skubaniec wyskoczył mi i uciekł. I jeszcze co ciekawe, w najmniej spodziewanym momencie jeszcze złapałem Shiny Squoveta 413 CP, kolejny Shiny Pokémon. I powiem wam tak, widziałem odcinek Kusiego, szczerze mówiąc, jak on łapał tutaj swojego Beldama i o jednej rzeczy nie wiedziałem. I tak, zaczniemy od zebrania tutaj cząsteczek. Autobus, właśnie nim jeżdżę do Belfastu, 256, mój ulubiony. I żeby zagrać o tego Beldama, będziemy potrzebowali 400 cząsteczek. Mam 1000, więc dzisiaj w ogóle zrobimy jeszcze jedną rzecz. Jeden z moich Charmanderów jest bardzo dobry i musimy po pierwsze go uleczyć. Max Revive tutaj wchodzi w grę. I może odblokujemy mu jakiś Dynamax? Nie wiem. Na pewno zrobimy jego ewolucję, żeby miał więcej punktów CP. Coś światło jest w ogóle takie przesycone. Chyba źle w tym miejscu stoję, ale musicie mi wybaczyć. Ogólnie, jak oceniacie jakość nowej kamery, którą teraz mam? Bo tutaj zaopatrzyłem się w DJI Osmo 3. Tak wygląda nasz Charmeleon, ale zrobimy sobie teraz jeszcze ewolucję. To jest nasz Charizard 1600, to jeszcze go spowerupujmy, bo na power up mnie jeszcze stać. Powiedzmy, że nawet wydamy te 100 tysięcy dasta. Albo niech będzie już 200 tysięcy, dobra. Także po Dynamaxie tak epicko wygląda. Uwielbiam Dynamaxa, szkoda, że nie ma jeszcze Giganta Maxa. Zaczynamy. Nasza walka Dynamax. I w ogóle jedną rzecz dowiedziałem się, bo ja do tej pory, tak jak pojawiały się te mega cząsteczki do zboostowania naszego Max Meter, to nie wiedziałem, że w nie trzeba wchodzić naszym Pokémonem, a nie w nie klikać. Także słuchajcie, robimy swipe. Czemu to nie działa? No swipeuję, o, teraz działa, tak? Zeswipowałem w Charizarda i on musi wejść w tą cząsteczkę. My nie musimy klikać w nią, tylko właśnie swajpnąć tym naszym Pokémonem, żeby on ją złapał. Taka ciekawostka. I dopiero wtedy nam się to boostuje. Ja nie wiedziałem o tym wcześniej, tylko klikałem w to jak to głupi i to mi po prostu przepadało i nie wchodziło do tego. No i faktycznie, jak mam tutaj Charizarda, wcześniej próbowałem tego Pokémona zbić na Charmanderem, no to faktycznie mi nie szło to solowanie, a teraz trochę schodzi. Okej, okay, jeszcze jedna cząstka. Nasz Dynamaxing się załadował i możemy zrobić, słuchajcie, to jest ten moment. Dynamax Charizard, ależ on epicko wygląda. Max, o nie, ja mam wodny. Ja mam zły atak jeszcze na tym. Ale lipa. Powinienem atak zmienić. Damian, zapomniałem się taku zmienić. Jaki przypał. Przecież to nie będzie nawet super efektywne. No nic, musimy poddać się i wyjść. Jaki przypał. Ja naprawdę zapomniałem o tym, że mam jeszcze atak zmienić na tym Pokémonie. Dobra, no to jeszcze raz robimy powtórkę. To nieźle sytuacja zakończona. Słuchajcie, Air Slash trzeba zmienić. Mamy do tego przedmioty, takie jak Fast TMK. Fire Spin, tu już lepiej. Także jeszcze raz, słuchajcie, podejście numer 2. Zaczynamy od naszego Charizarda, dajemy gotowość. Czy jeszcze mam coś uleczyć z Pokémonów? Nie, już jest... A, ten Charizard nasz nie był uleczony do końca. Dobra. Teraz mam nadzieję, że jestem w pełni przygotowany. I zobaczmy. Już nawet te większe są obrażenia, mi się wydaje. Dobra, Fire Blast. I tym Charizardem skręcamy na bok. Dobra, on łapie ten atak. Charge collected. O, i jeszcze jeden się załadował, słuchajcie. Za chwilę będzie pełny. Nadszedł ten moment. Dynamax naszego Charizarda. Ależ on fenomenalnie wygląda. Wow. Dobra, no i 3 razy Max Flare teraz wchodzi. Ma super efektyw w ten sposób, ok. Drugi i trzeci. Nie mówcie, że ja go nie pokonam. Jest połowa życia. Musimy zbierać znowu energię na początku.
powoli, powoli już ma czerwone życie tak na tym pasku. No i Dynamax wchodzi, słuchajcie. To jest ten moment. Teraz albo nigdy. Czy wejdzie? Czy też nie? I Max Flair. Raz. No, to teraz to już zejdzie, mi się wydaje. Patrząc na ten malutki pasek życia. No wow. To jest mój pierwszy Beldam zrobiony solo w Pokémon Go. Zobaczmy, jakie mamy nagrody. A jest to Beldam Candy XL. 7500 expa. I zostawimy naszego najsłabszego Charmandera, żeby też tutaj zdobywało jakieś bonusy. 10 boli. I nasz Beldam. To wrzućmy Golden Raspberry. Siup. Excellent, podkręcony. Quest nam się dodatkowo zalicza. Ok, pierwszym bolem siedzi. Lubię takie akcje. I Beldam. Fajnie, do mojego nowego Dynamaxa wpisu, że tak powiem. Oprócz tego jest Hattern na Pokestopach jako nowy Pokémon. W sensie nie, na Pokestopach wszędzie jest. Także można sobie zebrać do Pokédexu nowy wpisik. Hattena wygląda w ten sposób. To taki bardzo słaby mi się tutaj złapał. Ale będę zbierał do niego cukierki na późniejszą ewolucję. Dajcie znać, czy wy sobie zrobiliście już Dynamax Charizarda i czy macie już Beldama w swojej kolekcji z Dynamaxem. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!